Produkcja Studio Plac. Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Książki Pruszyńskiego. To bardzo wyjątkowy podcast, w którym świętujemy literaturę, świętujemy premiery kolejnych książek wydawanych przez pisarzy, pisarki, autorów, autorki związanych z wydawnictwem Pruszyński. Ja nazywam się Justyna dżbik kluge jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących ten podcast, a dzisiaj mam jeszcze większą przyjemność porozmawiać z niezwykle doświadczonym dziennikarzem, pisarzem, autorem bestsellerowych książek, który we wstępie tej książki, o której porozmawiamy pisze tak. Tematyką więzien Zajmuje się od dawna. Jako dziennikarz czy autor książek odwiedziłem wiele zakładów karnych, gdzie przeprowadziłem wywiady z osadzonymi. Miałem także możliwość porozmawiać na temat rodzimego więziennictwa z funkcjonariuszami służby więziennej, w skrócie SW, to już wiem z lektury książki. Efektem tych spotkań są liczne artykuły i książki, m.in. Słowikowa o więzieniach dla kobiet, Majami, zły pies czy gang. Również w mojej serii pisanej z Jarosławem Sokołowskim Masa o polskiej mafii wątki więzienne odgrywają znaczącą rolę. Teraz czas na książkę za kratami. Niecenzurowana opowieść o polskich więzieniach, której autorem jest oczywiście nie kto inny, Artur Górski. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie małe uzupełnienie, bo tam... Yy, to to dług, dłużej mogę, dłużej. Yy, ja wiem, yy, przetoczyłaś takie moje wspomnienie, że ja dość długo zajmuję się więzieniami i spędziłem w nich jako dziennikarz yy, wiele czasu, ale przyznam jeszcze, że... Co jakiś czas powraca do mnie sen, w którym trafiam tam już nie jako dziennikarz, nie jako autor książek, ale jako osadzony, i to jest strasznie traumatyczny sen. I to jest właśnie początek Twojej nowej książki, czyli za kratami, i od tego zaczniemy. Mm. Dokładnie. O swoich emocjach za chwilę, ale nawiążę do tego, o czym Ty powiedziałeś, że wraca do Ciebie taki sen, że trafiasz tam jako osadzony. Jakim byś był osadzonym? Jak sobie Siebie wyobrażasz w więzieniu w tych snach? Każdy prawdopodobnie wyobraża sobie siebie jako takiego kozaka, który nie daje się zgnębić, stłamsić, czy to w służbie więziennej, funkcjonariuszom tak zwanym gadom, prawda? W tej terminologii więziennej tak się określa strażników. Również nie dałbym się gnębić subkulturom więziennym, czyli grupsującym. I również osadzonym, którzy nie należą do tej subkultury, no ale powiedzmy mają dość radykalne podejście do nowych osadzonych, ale to są wszystko takie rozważania teoretyczne. Podejrzewam, że przynajmniej na początku byłbym stłamszony tak jak tego by chcieli zarówno osadzeni jak i służba więzienna dlatego że ten system na tym polega że ten człowiek musi czuć że on tam nie rządzi on tam nie rozdaje kart tam rządzi brutalna siła on tam tak naprawdę jest nikim jeszcze zależy za co trafił no bo w zależności od tego za co się trafia za kraty to jest się odpowiednio traktowanym powiedzmy no nie wiem gdybym trafił przez nazwijmy to przypadek wypadek drogowy prawda spowodował nie jestem przestępcą nie no Nigdy przynajmniej nie tak myślałem. o sobie myślisz, no, tak, że nie jestem no, przestępcą, ale z, Nie, zakładam sytuację. Do nie jestem przestępcą i nie jestem potencjalnym przestępcą. Nigdy nie chciałem y, funkcjonować w środowisku przestępczym. Natomiast przytrafia no, mi się coś. Na co w pewnym sensie nawet nie mam do końca wpływu. No, bo to, różne sytuacje pokazują, że naprawdę często osoby, które nie miały szans inaczej zareagować, jednak popełniają to przestępstwo. Mówię o drogowym przestępstwie i trafiają za kraty. No więc. Tam być może w zakładzie karnym nie spotykałyby mnie takie szykany, jakie spotykają tzw. Tak majciarzy, czyli gwałcicieli, a szczególnie gwałcicieli dzieci. Ale daliby sobie ze mną radę. No podejrzewam, że jeżeli dziś sobie wyobrażam, że temu, czy owemu dałbym odpór, tam mogłoby być różnie. Ten system tak jest wymyślony. Dlaczego nam to robisz czytelnikom? Bo yy, znaczy ja dziękuję, że nam to robisz czytelnikom i czytelniczkom, bo yy, początek tej opowieści to jest właśnie taki bardzo bezpośredni. Każdy, kto zaczyna czytać twoją książkę za kratami, może się poczuć jak ten osadzony, właśnie za potrącenie kogoś na pasach. No było ciemno, nie zauważyłeś, a może troszkę wypiłeś i ta historia się zaczyna, a potem to już się tak toczy lawinowo. Skąd Taki pomysł, żeby tę opowieść zbudować tak bardzo osobiście do czytelnika, żeby on się poczuł jak za kratami. Jest takie powiedzenie, można wyjść z więzienia, ale więzienie nigdy nie wychodzi z Ciebie. W jakim sensie to więzienie, choć nigdy w nim nie byłem jako osadzony, jest we mnie, bo wiem, co to jest za miejsce, a jednocześnie znam bardzo, naprawdę bardzo wiele historii ludzi, którzy są po więzieniach, więc jakby ta rzeczywistość jest we mnie i ma taki charakter, powiedziałbym, emocjonalny. Więc myśląc o tym, jak powinienem zacząć tę książkę, pomyślałem sobie, że będzie najlepiej przedstawić ją z punktu widzenia człowieka, który właśnie. Trochę przez przypadek popełnia przestępstwo niech będzie drogowe, bo jednak większość przestępstw to są przestępstwa takie z premedytacją, z rozmysłem, prawda? Popełniane przez osoby o charakterze kryminalnym. Tak, ale pięknie dokładnie. to nazywasz osoby o charakterze kryminalnym. Tak, 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 ta. no? staram się nie upłukać, nie, <laughs> nie, nie no tak, obrażać. Nie nikogo. W ogóle mm -hmm. w tych moich książkach nauczyłem się tak. pewną barierę budować wokół własnych słów, bo to akurat może przynieść różne, różne konsekwencje cywilno, karne, nieistotne. Więc. Pomyślałem sobie, że stworzę takiego człowieka, który popełnił to przestępstwo, przejechał przysłowiową babkę na pasie i już usłyszał wyrok. Ale to jest jeszcze dla niego pełna egzotyka. Tak, wyrok nie, obok więzienia. Niego się działo? On to przecież wszystko, nie? dzisiaj nie zabiera się, a przynajmniej w większości przypadków nie zabiera się faceta prosto z sali sądowej do więzienia, tylko on jeszcze wraca do domu. I on jest w tym domu, on normalnie jeszcze funkcjonuje. A już jest po tamtej stronie. On może sobie tego nie uświadamia. Tak, on często sobie nie uświadamia, że on tam pójdzie. Znałem takich, którzy powiedzieli sobie: w życiu tam nie trafię, idę w długą, znikam. I znikali, rzeczywiście uciekali z domu. Po paru dniach już byli tam, gdzie mieli być. Dzisiaj ale podobno gorzej, jak cię policja doprowadza. Oczywiście, dużo gorzej, to zupełnie nie ma sensu. No ale z drugiej strony. Ja się nie dziwię takiej osobie. On nie chciał być przestępcą, on nie chciał trafić do więzienia. On uważa, że to jest niesprawiedliwe. W związku z tym on się broni. Ale to jest najgorsza możliwa obrona. No, no to, więc... co, to co mówisz o takim, a może to się jednak nie wydarzy. A może jednak to pismo nie przyjdzie. Ale to swoją drogą pierwsze też... Może się obudzę. Może może się... To są naprawdę tak, bardzo różne mo 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 motywacje. Ktoś mnie obroni. Jest gdzieś jakaś sprawiedliwość, która powie w końcu, nie, pan X nie zasłużył na więzienie. Mhm. Dobrze, no założymy mu y, tę opaskę, opaskę elektroniczną na, na nogę. Ale też a propos jakichś takich wyobrażeń. No bo pierwsze moje wyobrażenie, które zostało tutaj, wiesz, zamienione w nicość, to jest to, że ja myślałam, że człowiek od razu po procesie idzie do więzienia, a nie, że wraca do domu i czeka sobie Tak, Być może na byłoby to... prościej. Pod kątem jakimś takim psychologicznym, psychologicznym. to zdecydowanie. Mm -hmm. Ale też piszesz we wstępie o tym, że teraz jest spora moda na seriale kryminalne, na różne książki kryminalne. No i podbijamy taki wizerunek, wiesz, więzienia twardych facetów, taki popkulturowy, a to więzienie Jak nie jest za bardzo popkulturowe. Absolutnie nie jest popkulturowe więzienie to. Jest, to nawet chyba nie do końca jest miejsce, gdzie tego człowieka się poprawia, to znaczy czyni się z niego lepszego człowieka, tylko, przepraszam za takie określenie, trochę się go kastruje, że jak wyjdzie z tego zakładu karnego... To zanim popełni przestępstwo, to on się dobrze zastanowi, dlatego że nie będzie chciał przeżyć drugi raz tego samego. To nie oznacza tak, że o, ja już jestem błogosławionym bratem Albertem, ja teraz będę pomagał bezdomnym i głodującym. Nie, ja po prostu nie chcę tam wrócić, bo tam jest strasznie. Mhm. Więc jak często, a często słyszę takie, czy czytam na portalach internetowych głosy, że to jest sanatorium na nasz korze że im trzeba jeszcze śruby przykręcać i tak dalej. Pójdźcie tam na jakiś czas. Nie, nie życzę tego, ale pójdźcie, zorientujcie się. To to naprawdę nie jest sanatorium. Stawiasz takie pytanie otwarte: czy więzienie rzeczywiście pomaga skazanemu stać się lepszym człowiekiem, i czy w ogóle o to w tym wszystkim chodzi? Jaka jest na to pytanie odpowiedź? bo nam by się wydawało, że no, nie użyłeś tego słowa, ale słowo resocjalizacja, tak, że człowiek, bo pięknie opisujesz wszystkie etapy, z kim się spotyka, jak trafia do jakiego zakładu, co tam się dzieje, no przecież nie wiem, mają książki, ci tacy nieskazani za najcięższe przestępstwa, tak? pytanie, no właśnie, po co się tam trafia i czy można stać się lepszym człowiekiem? Wydaje mi się, że istnieją jakby dwa zasadnicze modele systemu penitencjarnego. Jeden to są, nazwijmy to, sowieckie kolonie karne, gdzie po prostu się człowieka karze, gdzie wymierza mu się karę, i izoluje się go od społeczeństwa, i się go tłamsi, tłamsi, tłamsi. Z drugiej strony są zakłady karne w Skandynawii, Norwegia, gdzie odsiaduje Anders Breivik, który narzeka, że wprawdzie kilkadziesiąt osób zgładził w sposób bezwzględny, no ale czegoś tam mu się nie daje, jedzenie jest niedobre, łóżko, materace niewystarczająco wygodne. I on ma prawo napisać skargę, czy do instytucji europejskich, czy nawet do własnego rządu i może się spodziewać, że jakoś tam te jego warunki zostaną poprawione. Mówiąc krótko, w jednym się karze i. I, I, cześć. Tak na... I, I cześć. I w ogóle się nie myśli o tym, że on wyjdzie i będzie dobry. W drugim systemie myśli się o tym, żeby mu pokazać, że jest inny świat, inne wartości i on równie dobrze może dołączyć do grona tych jak to w Biblii o owieczek, które na łąkach pana trawy wcielają. No, ale gdzie tutaj jest Polska SW? I wydaje mi się, to jest taka moja teza, że my jesteśmy tak mniej więcej po środku, przy czym w czasach PRL-u, gdzie te więzienia rzeczywiście były znacznie bardziej ciężkie i dojmujące dla osadzonych, on był bliższy tym standardom radzieckim. Natomiast no w tej chwili, no wiadomo, no Unia Europejska, Prawa Człowieka, Karta Praw Człowieka, NZ, no dzisiaj nie da się już organizować takich zakładów karnych, Jak w poprzednim systemie. Więc na pewno znacznie się zbliżyliśmy do systemu skandynawskiego. No, pytanie, czy ten system skandynawski rzeczywiście jest idealny? Czy tam osoby, które opuszczają zakłady karne są lepsze? Ja. Trochę czytałem na ten temat i wydaje mi się, że rzeczywiście statystyki przemawiają na korzyść mm -hmm. tego łagodniejszego systemu. No, ale jest jeszcze coś takiego jak opinia publiczna. Nasza opinia publiczna w naszym kraju jest wyjątkowo bezwzględna, a szczególnie jak może pisać bez podawania imienia i nazwiska tylko nick internetowy. Ludzie bardzo oczekują, że będzie się dokręcało śrubę tym osadzonym. No i obecne władze jakby również są po z, tej stronie. Ilekroć tak. je słupki spadają, to wychodzą osoby odpowiedzialne za tą sferę penitencjarną, szerzej rozumianej sprawiedliwości. I mówią, że zaraz się tam, zaraz się będzie im przekręcało śruby, że już nie będzie mowy o takich wygodach, jakie były. Pamiętam, że ileś tam lat temu, również dla obecnej władzy, tylko za poprzedniego rozdania wyborczego, postanowiono więźniom troszkę utrudnić życie i była taka akcja zagęszczanie sal, cel, przepraszam. No dobra, sal na no cel. I tak jak były cztery osoby, tak w po tym zagęszczeniu było dwa razy, a czasami nawet trzy razy więcej, kilkanaście osób w celi. Ja nie wiem, czy to o to chodzi. Więzienie już samo w sobie jest upokarzające i naprawdę nie trzeba dodać, zresztą nie wiem, czy z punktu widzenia, no nie wiem, takiego praktycznego, czy fakt, że pod celą nagle znajdzie się więcej osób, przecież to jest jakby takie podglebie, automatycznie tworzy się podglebie dla dużo większej agresji, dla zachowań no, niepożądanych z punktu widzenia służby więziennej, więc nawet represje trzeba dobrze przemyśleć. Nawet represje trzeba dobrze przemyśleć. Swoją drogą też nie wiedziałam, że trafia się do takiego zakładu karnego, który jest najbliżej miejsca zamieszkania. No tutaj jest jakiś wątek humanitarny, żeby rodzina miała w miarę blisko Niestety do To Niestety jest to teoretyczne. Więźniów się bardzo często, jak to mówi, wysyła w transport, czyli trochę posiedzą. Być może nawet początkowo on idzie do tego zakładu karnego, w którym ma najbliżej do domu, albo stosunkowo blisko do domu, ale potem wysyła się ich tu, to tu, to tu, szczególnie wygodnie. gdzie wygodniej, gdzie wydaje się, że tam będzie odpowiednie dla niego miejsce. No pod warunkiem, że to jest taki y, słaby przestępca, bo takich najtwardszych to już się zamyka w poważniejszych zakładach karnych. Na przykład no. odsyła się z zakopanego gdzieś na pomorze, żeby go właśnie wyrwać z korzeniami z tej przestępczej. No tak, ale te sytuacji. ciężkie więzienia są rozrzucone po całym kraju, więc spokojnie można go przesuwać dowolnie. dowolnie. A już na pewno bardzo często rozbija się cele, czyli zmienia się skład celi, co podobno nie jest takie złe, bo znaczy i złe, i dobre, bo jeżeli cela nie sprawia problemu, no to z punktu widzenia służby więziennej, no no ideał to po co ją rozbijać, ale jeśli są cele, w których dochodzi do agresji, a naprawdę ludzie zamknięci przez kilka miesięcy na bardzo małej powierzchni, no mają skłonność do tego, żeby, nawet z drobiazgów, to opisałem w książce Słowikowa o więzieniach dla kobiet, bardzo mało trzeba, żeby ta iskra spowodowała dużo ogień, no i wtedy się cele rozbija. No. No jasne i też ta psychologia, od której zaczęliśmy, od której zaczynasz książkę jest bardzo ważna, no bo to można powiedzieć, że nie ma mocnych na takie miejsce, które jest z założenia do miejscem zamkniętym, nie wiesz na kogo trafisz. Ale mówiliśmy o systemie sprawiedliwości, i ważną postacią w tej nowej książce, książce za kratami jest Adam Dudała. To jest człowiek, z którym się nie spotkałeś, bo nie dostałeś zgody na widzenie, wielokrotnie z nim rozmawiałeś. On się nawet pojawia we wstępie. Dlaczego to jest dla ciebie ważna postać? Dlaczego on stał się jednym z bohaterów twojej opowieści? Chociaż nie, nie, chodzi... nie spotkałeś się z nim nawet w twarz. Tak? I to tak, po raz pierwszy w twojej karierze dziennikarskiej. Tak? Dokładnie, że... po raz pierwszy odmówiono mi, a ja mam wrażenie, że on po prostu został wyciszony, żeby nie robić wokół jego sprawy dużego zamieszania. Trochę to, to rozumiem, no ale powiedzmy z mojego punktu widzenia było to... No była to sytuacja niepożądana, bo wolałem się z nim spotkać. Natomiast kontakt mamy no, bardzo taki regularny, częsty... Z, z... Oczywiście to on dzwoni do mnie, nie ja do niego, bo nie mogę zadzwonić do więzienia, prawda? Znaczy do osadzonego, to osadzony tylko może do mnie zadzwonić w ramach tego, co mu wolno. I jeżeli jest na przepustce, to dzwoni do mnie, natomiast z jego rodziną mam dobry kontakt i ją jakby znam. Również znałem dobrze tę jego siostrę Ewę, która zmarła i na której pogrzebie, owszem, pan Adam był, ale w sytuacji w, mojej, w moim przekonaniu troszkę no, uwłaczającej mhm, z, z zdarzeniu, no bo przyprowadzony w... w w kajdanach i na rękach, na nogach, w tym czerwonym kombinozonie osadzonego pod bronią palną, bez możliwości zbliżenia się do trumny, do rodziny. No, dosyć paskudna sytuacja, no ale nie chcę tego oceniać. No, są pewne Zasady, wymogi nie? regulaminu. Żeby było jasne, wszystko zależy od ekipy transportującej. Można, można okazać się bardziej człowiekiem, można okazać się bardziej służbistą. Nie wiem, jak było tutaj, nie oceniam. A dlaczego on do ciebie ważny? Dlaczego dlaczego jest dla mnie ważny? Pisałeś? Tu nie chodzi o samego Adama Dudałę. Tu chodzi o same zjawisko. Siedzenia za niewinność w więzieniu. Nie jestem sędzią, nie jestem prokuratorem, jedynie dziennikarzem, więc ja nie mam tutaj prawa orzekać o winie czy braku winy Adama Dudały. No ale tyle instytucji się już wypowiadało na ten temat, tyle śledztw dziennikarskich zostało przeprowadzonych, tylu świadków zeznawało na jego korzyść, w tym również masa, że wydaje się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek rzeczywiście siedzi ponad 20 lat za nic. I teraz sobie. Zadaje takie pytanie, co myśli człowiek, który siedzi z najcięższym wyrokiem, prawda, 20, no już jest dożywocie, ale dożywocie też można skrócić, Jasne. w zakładzie karnym za coś, czego nie popełnił? Przez długi czas, stając przed komisją penitencjarną, utrzymywał, że nie popełnił tego przestępstwa, tego podwójnego zabójstwa, ale pamiętajmy, komisja penitencjarna to jest takie ciało, które orzeka o tym, czy ty już jesteś zresensjonalizowany i można cię puścić przedterminowo, czy nie jeśli się pokajasz i powiesz, że popełniłeś przestępstwo, ale nigdy więcej już byś przemyślałeś, przemyślałeś to nigdy więcej mm -hmm. byś go nie popełnił, to komisja penitencjarna patrzy na ciebie na no, łaskawszym okiem. Jeśli Adam Dudała, który załóżmy nie popełnił tego zabójstwa, utrzymuje przed komisją, że nie ma się z czego kajać, bo nie popełnił, a to <śm> znaczy, że rozesjalizacja jeszcze nie dobiegła końca, jest nieskuteczna, pan wraca za kraty. No Coś niewiarygodnego. No. I a to dla... nie jest, bo głośna była oczywiście sprawa Tomasza Komendy. Tak? No, to jest taki przypadek i filmowy, i medialny, czy opowieść o panu Adamie, to nie powinna być podobna historia. No właśnie, nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że Tomasza Komendę wypuszczono, dlatego że jakby obacę Ministerstwa Sprawiedliwości, no chciało pokazać, że jest lepszy od tego poprzedniego, które niewinnie go osadziło. No i pozwoliło sobie na taki jeden gest. Następnie został wypuszczony Arkadiusz Kraska z zachodniego Pomorza, też niewinnie odsiadujący za zabójstwo. Pamiętajmy o takiej sprawie, no, jak się wypuszcza skazanego, który odsiedział naście albo i nawet 20 lat, to jemu się należą pewne odszkodowania. Jeśli teraz otworzymy przysłowiową puszkę, puszkę Pandory... Puszkę z Pandory, jak, jak mówiła mówi, jedna, no, jedna z posłanek. A, tak. Czy Pęczek to tak mówiła? Renata Beger, A, moim tam. zdaniem, on mówiła puszka z Pandorą, To nie te czasy. Nie? Minister Jastrzemski w rządzie Rakowskiego. On to powiedział po raz pierwszy wiem, sama powiedziała, że dziennikarz stary i doświadczony. To więc poza tym, ja to no. pamiętam. Okay. Słuchaj, nieistotne, więc jak się otworzy tę puszkę. To trzeba będzie otworzyć jeszcze cały skarbiec naszego budżetu. I wtedy może to być. Bo, bo wtedy jakby ruszą wszyscy. Nie tylko ci osadzeni i najbardziej medialni z tych najpoważniejszych spraw. Ale nawet jeżeli ktoś siedzi od siedział 5 lat za kradzież, której nie dokonał, też mu trzeba będzie coś zapłacić. I wtedy zrobi się sytuacja bardzo niewygodna. Więc ja myślę, że dudawa jest troszeczkę wyciszony, troszkę dlatego, że. Że już lepiej nie róbmy więcej precedensów. Wystarczy. Był komenda, był kraska, który w przeciwieństwie do dokumenty zdaje się nic nie dostał póki co, no, odszkodowania. Z tego co wiem, może się mylę. No ale jak zaczniemy ich nagminnie wypuszczać i przyglądać się rzeczywiście, no, to jedno to pieniądze, ale drugie, w jakim świetle stanie sąd, w jakim świetle staną prokuratorzy, którzy domagają się kary, a sądy je orzekają. Dlatego to nie jest tak, że mi chodziło wyłącznie o Adama Dudały, choć poprzez moją znajomość z rodziną rzeczywiście no jest to dla mnie sytuacja szczególnie emocjonalna ale ja jakby wtedy chciałem roz... Chcia tak jakby poświęcam mm -hmm. tym wszystkim którzy siedzą niewinnie jak można po 20 latach komuś to zrekompensować. Pieniądze, pieniądze, Pienio... Pienio... Pien... zresztą powiem tak, pieniądze to nie załatwiają wszystkiego z punktu widzenia społecznego, bo jeśli chodzi o Tomasza Komendę, to społeczeństwo generalnie było za tym, żeby go wypuścić, żeby, no żeby niewinnie facet nie siedział za coś, czego nie zrobił. Ale jak już zaczynają się pojawiać miliony, to już społeczeństwo zaczyna się zastanawiać: Kurczę, przecież to są moje miliony, dlaczego, dlaczego one nie trafiają na mnie, na moje cele, tylko na jakiegoś faceta, a może jednak on nie był tak do końca niewinny? No. Więc kiedy się pojawiają pieniądze, wtedy Pajemy już się pojawia się wiele pytań, niekoniecznie w korzystnym świetle stawia się osadzonego. Ale dobra, nie, powiedzmy, że on dostanie pieniądze. 20 lat za kratami nie da się zrekompensować. On ma złamane życie. Zresztą Adam Dudała stracił jakby wszystko w sensie finansowym. Opuściła go żona z dzieckiem, właściwie nie ma żadnego kontaktu. Życie jest rozbite, tego się już nie da naprawić. No właśnie, o tym też piszesz i to jest taka kolejna moc twojej książki, poza tym osobistym odniesieniem do czytelnika, poza tym, że wchodzisz do tego więziennego świata czytając. To jest książka wielowątkowa. Mamy i o tym, z kim się spotykasz na dzień dobry, o wychowawcach i taką historię właśnie jako powieść Dama Dudały, czyli o tych niewinnie, słusznie, niesłusznie skazanych na wiele lat. Ale jest taki rozdział, żona więźnia to najtrudniejsza rola. Dlaczego żona więźnia to najtrudniejsza rola? Piszesz też o rodzinie wszystkim dlaczego piszę o tej rodzinie? Kiedy przychodzisz do więzienia i czekasz aż cię wezwą, no siedzisz yy, tam na tej bramie, a czasami jak w wypadku niektórych zakładów karnych stoisz pod bramą w deszczu, bo nie ma takiego pomieszczenia dla, do oczekiwania. Tak. Czasami jest wiata, no ale wiata przy zacieniającym deszczu nic nie daje. No więc stoisz z tymi osobami, przeważnie są to żony albo żony z dziećmi, które... Przemierzają czasami bardzo długie trasy wbrew temu, co, co się mówi, że one mają niedaleko do osadzonego nie, czasami przemierzają całą Polskę z tym dzieckiem. Z dzieckiem, które niczego nie rozumie. Potem wchodzisz na salę widzeń. Te dzieci w niektórych zakładach karnych mają takie bidne ogródki ordanowskie, takie placyki zabaw. Dzieci nie do końca wiedzą, dlaczego tata tam jest, tam, tata. Ja to słyszę, słyszę opowiada, że jest w delegacji, że to jest jego praca, że on niedługo wróci. No i te kobiety, które jakoś muszą, które jakoś muszą je tłumaczyć i muszą jakby przekonywać Dalej tego osadzonego. To, to jest druga sprawa. Na razie tylko mówię o tym, jak one Na muszą miejscu. się mm -hmm. swoją rolę odgrywać. No, ale oczywiście one zostają często bez jakiegokolwiek zaplecza finansowego. Życie się posypało, bo to często jak facet idzie do więzienia, to się też sypie jego jakby kariera zawodowa, finansowa. Ona zmaga się z piętnem żony osadzonego. Czy to. Słusznie zasądzonego czy nie, ale to jest bardzo trudna rola do odegrania. Ona już żyje zupełnie innym życiem, życiem żony więźnia. To jest bardzo droga rola, dlatego że przecież no, nikt nie zwraca jej za podróże, nikt nie zwraca jej za pieniądze na tak zwaną wypiskę, czyli taki rodzaj banku więziennego, gdzie osadzeni mają swoje pieniądze. Nikt nie zwraca za paczki, które ona mu robi w kantynach, żeby było jasne, jest znacznie drożej niż w innych lokalach gastronomicznych. Nie wiadomo czemu. No więc to naprawdę jest bardzo trudna rola na bardzo różnych płaszczyznach. Myślę, że przez całą odsiadkę ta kobieta jakby nie potrafi już się oderwać od tego myślenia w kategoriach więziennych, penitencjarnych, a potem ten strach, jak on wróci, jaki wróci. Czy będzie mnie posądzało to, że nie byłam mu do końca wierna, jak w piosence Maleńczuka, właściwie nie Maleńczuka, też tylko cytujesz, ale pewnego tak. serbskiego wokalisty Bajagi. No tak, bo to są pytania. On sobie stawia pytania i ona sobie stawia pytania. Jaki on będzie, jak wróci? Po wielu latach odsiadki, to, to już nie będzie ten sam facet. Znaczy to będzie zupełnie inny człowiek. Jest to też, też, co pokazujesz, że to złamane życie więźnia to jest kilka złamanych żyć. To jest tak, jak się mówi o alkoholiku, że to jest choroba rodziny. Tak samo jest tutaj. Yes. To jest problem żony, to jest problem dzieci, to jest problem odbioru społecznego w mniejszej, większej miejscowości. Nawet jeśli to było drobne przestępstwo, albo jeśli on jest niesłusznie skazany, no to poszła już fama, to już łatka szczerzy, jest przyklejona. w oczach społeczeństwa on już jest tym facetem z więzienia. Nieważne, że przestępca nie, on wyszedł z więzienia. On już na przykład będzie miał wielkie problemy z dostaniem pracy. pracy. No. Mm -hmm. Przyjaciele się od niego odwrócą i już do niego nie wrócą. Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, jak przyjaźń, są tylko sojusze takie tymczasowe. Nie w jakimkolwiek. W życiu? Ja myślę, że w dzisiejszych czasach przyjaźnie zawiązuje się z ludźmi, którzy jakby są na pewnym Twoim poziomie. Jak spadają poniżej Twojego poziomu, to zaczynają ci uwierać i cię zostawiają, naprawdę. A w wypadku faceta, który wraca z więzienia, wraca z więzienia, to on już może tylko szukać sobie sojuszników wśród tych, którzy przeszli przez to samo. To omawiamy się na rozmowę o przyjaźni i Twojej definicji kolejny ja raz. Chętnie. Poczytałabym też taką. Twoją książkę, która by się na takiej tezie właśnie opierała, że nie ma przyjaźni, są tylko tymczasowe sojusze. Sojusz Ale to na następny tak. raz. Na razie jednak za kratami i znowu takie kolejne warstwy, które są w tej opowieści. Opisujesz bardzo ciekawie na przykład transport więzienny mhm. i też konwój więzienny i też odzierasz go z pewnego wyobrażenia, odwołujesz się do filmów amerykańskich. Konwój więźniów czy oskarżonych, przewożonych do sądu to jeden z tych motywów, bez których trudno sobie wyobrazić dobre kino sensacyjne. Rozmawiasz z Damianem, który w takich konwojach jeździł. No i pytasz o to, czy ta praca funkcjonariuszy na naprawdę jest to obarczona takim ogromnym ryzykiem, że mogą tam napaść, zabić tych wszystkich konwojentów, porwać tego skazanego, jego koledzy po fachu. Jak to wygląda? To też tak. bardzo ciekawy wątek. Nie spotkałam się z nim wcześniej z taką analizą czy przyjrzeniem się temu, jak wygląda przewożenie tak, w tych konwojantów. Jest to bardzo, bardzo ciekawa sfera tej rzeczywistości penitencjarnej i bardzo żałuję, że no, obiecałem Damianowi, że pewne historie pozostawię tylko dla siebie, bo, bo te transporty są dużo ciekawsze niż to wynika z mojej książki, ale tak, no rzeczywiście transporty więzienne. Oczywiście konerloc kazańców to już może hollywoodzkie wyobrażenie zagrożeń, które wynikają z tego. Ale Prawdę mówiąc, nawet sam fakt, o którym Damian mówi, że tych lotów ze skazanymi Polakami za granicą, to jest kilkadziesiąt tygodniowo. To jest niewiarygodne I czasami przewozi się ich w dużej grupie. Trzeba jakoś ich zabezpieczać, oni potrafią fikać. Wprawdzie powiedziałem, że ten, kto trafia do więzienia jest szybko stłamszony, ale tu miałem na myśli tak zwane petki, czyli przechodzących po raz pierwszy do zakładu karnego. Ale w transportach to często są osoby wożące na sprawy, a więc już normalnie kryminaliści, recydywiści, zwani recydensami, lubię to określenie. Recydens. No, tak. Więc to już są ludzie, którzy naprawdę mogą zaszkodzić. No tak jak opowiada Damian, że w pewnym momencie oni zaczynają bujać kabaryną, czyli tą furgonetką więzienną. No jedź czymś takim. Przecież oni są w stanie to przewrócić. To, że będą ponosić tego konsekwencje, co im tam? Im to absolutnie no. nic nie tak, robi. Tak, to, to, to ja też zachęcam do wnikliwej lektury tego rozdziału, bo, bo jest ciekawe. Mając z tyłu głowy to, o czym powiedziałeś, że i tak nie wszystkie historie się tutaj znalazły, tak. bo Niestety, Damian tak. poprosił o to, żeby zachować jednak, więc może być jeszcze ciekawe. Tekst po autoryzacji wrócił troszkę krótszy. Cwel, Rajer i Cwaniaki. Powiedz jeszcze, o czym to jest opowieść. No, to jest generalnie o subkulturach więziennych, i o tym, jak subkultury więzienne traktują określonych osadzonych, jak się zostaje... Prawdę mówiąc o cwelach, to ja najwięcej pisałem w serii Masa Wcześniej. o polskiej mafii. Mm -hmm. Jeden znany gangster szczeciński Czarny mi opowiadał o przedsweleniu, czyli takim skrajnym upokorzeniu osadzonego, no bo cwel to jest nie tylko, nie tylko chodzi o to, że jest no, damą do towarzystwa dla, mm -hmm. cokolwiek to znaczy, prawda, dla osadzonych, ale generalnie jest mówię, najniżej no moje... w hierarchii i bardzo łatwo jest jakby sprowadzić go z tych wyżyn tego grypsującego do cwela, wystarczy go szczotką do mycia toalety uderzyć dwa razy po głowie i on już jest, bo tam jest w worze, jak to się Wór. mówi. Tak, ta, także mm -hmm. to jest taki trochę rozdział poświęcony generalnie tym, Temu, czego w więzieniach z reguły nie wiemy. Tej całej egzotyce stosunków między poszczególnymi grupami. Od tej grypsującej elity po tych najniższych cweli. Jesteś trochę rzecznikiem osadzonych? Co? Zależy których? Oczywiście, że zależy których. No, jest rzeczą zrozumiałą, że jak ktoś popełni przestępstwo, to musi ponieść karę. Ale nie ma co mu dokładać jeszcze większej kary niż jest zasądzona. Prawda? Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja bronię osadzonych, bo oczywiście stoję tutaj na, na straży porządku prawnego, ale uważam, że porządek prawny dotyczy również więzienia, że pewne rzeczy, które tam się dzieją, wymykają się temu porządkowi prawnemu. No więc skoro mówimy a, to i mówmy z. Hmm. Jakie masz jeszcze wspomnienia związane z twoimi wielokrotnymi wizytami w więzieniach? Też z tego co wiem, to nie były tylko polskie więzienia, ty pisałeś też o niemieckich. Czy zajmowałeś się tematem niemieckich yy, Tak, więzień? tylko że niemieckie więzienia to tak troszkę z rysem historycznym, dlatego no że właśnie, ja zajmowałem ciekawym. się tą niemiecką służbą sztazji bezpieką i jeździłem po więzieniach, które były katowniami sztazji. i tam je oglądałem. Oczywiście o tym to nie znaczy nam czasu, bo mm -hmm. o tym to, to mógłbym długo i namiętnie. Kiedyś w zakładzie karnym czekałem na pewnego osadzonego, na seryjnego zresztą zabójcę, o którym napisałem książkę. Po prostu zabijałem, na co książka. I pewien pan, który siedział z rodziną, wpadł w szał. Nie wiem dlaczego, w każdym razie wpadł szał. Dźwignął krzesło, a to krzesło to nie było takie, na jakich my tu w studiu siedzimy, tylko krzesła 40-kilowe, żeliwne i zaczął machać na oślep. Wszyscy padli na podłogę, ale on sobie jakoś mnie upodobał i do mnie pobiegł z tym krzesłem. Nie zacząłem uciekać, no bo właśnie chciałem być charakterny, a poza tym wiedziałem, że zaraz strażnicy mnie obronią, że nie wiem, uśpią go, sparaliżują. Strażnicy uciekli do dyżurki swojej. I on. Podszedł do mnie, zamachnął się tym krzesłem. Ja już wiedziałem, że jestem totalnie bez szans. I wtedy powiedział: A, to no, jest mm -hmm. rodzaj radia, więc nie powiem, co mm -hmm. powiedział. No, w każdym razie odpuścił, machnął mi tym, rozbił to krzesło pod moimi nogami i przez nikogo nie niepokojony wyszedł sobie z sali widzeń. Więc są taka, też takie taka wspomnienia. Przygoda. Bardzo ważne jest jeszcze, abyśmy powiedzieli o jednej rzeczy, a mianowicie o strażnikach więziennych, bo oni są bohaterami też twojej książki. Ludzie, z którymi rozmawiasz nie tylko z osadzonymi, ale przecież te wszystkie wywiady, te wszystkie wizyty, to są również spotkania z tymi, którzy Oczywiście. No, tam pracują. Jak to wspominasz? Jaka jest ta kadra Polskiej Służby Więziennej? Nie, no, generalnie mogę się dobrze wypowiadać na temat kadry, szczególnie na temat wychowawców. Nie, bo chciałem powiedzieć, że szczególnie wychowawców, ale to by znaczyło, że o strażnikach Źle myślenie, nic z tych rzeczy. Po prostu więcej czasu spędziłem na rozmowach do tej książki z wychowawcami niż ze strażnikami. Ta książka między innymi powstała dlatego, że nieco wcześniej ukazała się pewna publikacja, już dajmy spokój, kto ją napisał, która, która była jakby frontalnym atakiem na strażników, a jedynym źródłem dla autora była przestępczyni, która wyszła z zakładu karnego, miała jakieś swoje żale wobec strażniczek w tym wypadku. No piszesz i... o tym w swojej nowej książce, może, jest o tym w rozmowie. Być, co, nieco... być może tak. I, tak. I zaczęła oczerniać, a ten po prostu przelewał na papier i wydał, nie zwracając się o o jakiś komentarz, o jakąś ripostę do tych właśnie głównych zainteresowanych, do strażniczek. Kilka z nich straciło pracę na tej zasadzie, jak to powiedziano, dla dobra służby. Po prostu, żeby, no żeby pokazać, że jest reakcja. Dziennikarz napisał książkę. Zróbmy to, coś. Zr zrób, coś, z zróbmy coś ty, bo mhm. więcej nic jakby nie, nie robiono wokół tego tematu. Tamte osadzone wyszły z zakładu karnego. Zamieciono pod dywan. No uznałem, że jednak trzeba pokazać takie sytuacje, że często strażnik jest Postrzegany strażnikowi bardzo łatwo, a to też kino na to wpływa, taką łatkę bestii brutala przypiąć. Pamiętajmy, więzienie jest miejscem bardzo szczególnym i tam głaskaniem nie zawsze się osiągnie cel. Natomiast te opowieści o biciu, o katowaniu, w to nie do końca wierzę, nie w dzisiejszych czasach. W dawnych czasach oczywiście jak najbardziej bicie było wręcz pożądaną tak, mm -hmm. tak, karą, elementem resocjalizacji. Dzisiaj naprawdę jest za dużo instytucji, nazwijmy to humanitarnych, parahumanitarnych, związanych z prawami człowieka.

a jednocześnie no, ten przepływ informacji jest tak jakby skuteczny, że pobicie, że fizyczne znęcanie się po prostu się nie opłaca, nie wchodzi w grę. Mhm. Oczywiście, że y, więźniów y, no, szczególnie agresywnych jakoś tam się pacyfikuje, y, przypina się do łóżka, wrzuca się go na te tak zwane dźwięki, y, cela zupełnie wygłuszona, w której pobyt jest karą naprawdę dojmującą, ale nie to, że się w sposób prosty kogoś tłucze. No. Artur Górski powiedział, w to nie wierzę, w co państwo uwierzą po lekturze jego nowej książki. Na pewno warto przeczytać i tę swoją wiarę zbudować. Jak zawsze powiedzą, że gadam z przyzwyczajony Myślę, jestem. Myślę, że możesz się zaskoczyć jednak tą opowieścią. Oby. Tu wszystkie twarze naprawdę więzienia w książce Zakretami od Artura Górskiego, którą Państwu gorąco polecam. A Tobie dziękuję i do następnego razu. I ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki za kolejną odsłonę podcastu Książki Pruszyńskiego. Pasjonujące premiery, świetni goście, ciekawe rozmowy, ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Produkcja Studio Plac